Jednym z piękniejszych założeń secesji wiedeńskiej w Teruniu jest Teatr Wila Machorzec. Oczywiście taką nazwę, takie imię posiada stosunkowo od niedawna, bo powstał w roku 1904 jako Teatr Miejski. I właśnie temu teatrowi, temu założeniu architektonicznemu spróbujemy przyjrzeć się w dzisiejszej audycji. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na górną część fasady, tam widać bardzo wyraźnie datę, 1904, to jest właśnie data stworzenia, zbudowania, sfinalizowania tego założenia austriackiego tandemu architektów, a również między oknami widać Herb Torunia. ale ten Herb Torunia jest odmiennie ukształtowany niż współcześnie, nam się może to uświadamiać, nie ma tam anioła, który roztacza jakąś opieką ten obiekt. Pamiętajmy, że było to założenie niemieckie i dla Niemców. Dla niemieckiej kultury, dla niemieckiej sztuki teatralnej również. Jeszcze jedno ujęcie a od strony ulicy. Widać sporych rozmiarów obiekt z zapleczem. Po prawej stronie. Jakie były tradycje teatru w Toruniu? W czasach nowożytnych, oczywiście, te tradycje się pojawiły wraz z dwoma szkołami gimnazjum akademickim i kolegium jezuickim. A więc w końcówce XVI wieku pojawiły się te elementy rywalizacji między dwoma szkołami, również w zakresie, w zakresie sztuki także i teatru. Teatr Gimnazjum Akademickiego występował przede wszystkim w dworze artusa, a przedstawiano tu treści religijne, niekiedy również treści antyczne. Badacze wskazują na to, że jakość wykonania a przygotowania na znacznie wyższym poziomie prezentowali uczniowie Gimnazjum Akademickiego. Pamiętajmy też o tym, że bardzo zróżnicowana była widownia. Przedstawienia, które wytworzyli, wytworzyli tworzyli, a przygotowywali uczniowie Gimnazjum Akademickiego, odbierali przede wszystkim luteranie, patrycjat, mieszczanie torońscy. Natomiast przedstawienia uczniów Kolegium Jezuickiego były odbierane przede wszystkim przez okoliczną szlachtę. Mówimy tu oczywiście o czasach ciągle nowożytnych. Pierwszy teatr miejski który pojawił się w miejscu rozebranego w 1802 roku dworu Artusa, powstał na jego obszarze, na obszarze tej parceli w roku 1829. Sala teatralna z pojemnością dla 500 widzów była, zdaniem władz miejskich, stanowczo za mała. Dlatego zapadła decyzja, aby wybudować nowy gmach. Takie propozycje pojawiały się w latach 1865, 1869 i w 1896 roku. No i wreszcie jak to sfinalizowano w postaci teatru miejskiego. Ta decyzja o budowie tego gmachu w tym właśnie miejscu, poza um, obszarem fortyfikacji średniowiecznych, zapadła w roku 1899. A budynek został wzniesiony, jak już wspomniałem, w roku 1904 przez wiedeńską firmę Tandem architektów Ferdynanda Fellnera i Hermana Helmera. Przedstawia on rzeczywiście styl charakterystyczny dla secesji wiedeńskiej. W latach II wojny światowej Niemcy uprościli wystrój zewnętrzny obiektu, likwidując m.in. maszkarony czy rzeźby orłów. O tak to wyglądało przed przebudową i widać te elementy na m.in. górze fasady. Czy to ten sam budynek? Zapytamy. No nie, ale bardzo podobny. To fasada Teatru Narodowego w Klusz-Napoka, na terenie Rumunii, wtedy oczywiście Austro-Węgier, który został skonstruowany, zaprojektowany również przez tę samą parę architektów, którzy zajęli się teatrem. W Toruniu. No i na koniec w 1909 roku pojawiły się dwie rzeźby. Rzeźby po lewej stronie Melpomeny, trzymającej miecz, a więc patronki sztuki tragicznej, oraz Terpsychory, m.in. zlutnią, opiekunki sztuki łagodnej. Wykonane oba te przedstawienia przez Ernesta Hertera. I w taki sposób dotarliśmy do końca. Tej naszej krótkiej audycji o Teatrze w Toruniu. Dziękuję bardzo.